YouTube aktualizuje system wyświetlania reklam na filmach i będzie to miało poważny wpływ na nasze kanały. Zmiany wchodzą w życie 1 listopada i dziś opowiem Wam o tym, na co musicie się przygotować. Tak więc YouTube znów coś zmienia, tym razem wziął się za reklamę i odbiera nam część wolności, jaką mieliśmy przy ich wyborze, a to będzie miało wpływ na nasze przyszłe zarobki. W tym miejscu szybko przypomnę, co właściwie trzeba zrobić, aby móc zarabiać na reklamach na YouTubie. A więc, aby zakwalifikować się do programu partnerskiego YouTube'a i móc zarabiać na reklamach wyświetlanych przed, po i w trakcie filmu, należy mieć 1000 subskrybentów oraz 4000 ważnych godzin czasu oglądania publicznych filmów w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 1000 subskrybentów oraz 10 milionów prawidłowych wyświetleń publicznych filmów short w ciągu ostatnich 90 dni. Jeśli więc jesteście osobami, które potrafią tworzyć wiralowe shorty, no to wydaje mi się, że ta druga opcja jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tak więc co właściwie się zmienia? Dotychczas mogliśmy ustawić, czy chcemy, aby reklamy wyświetlały się przed filmem, po filmie oraz w trakcie jego trwania, jeśli film ma więcej niż 8 minut, a także mogliśmy wybrać, czy chcemy, aby wyświetlały się reklamy możliwe do pominięcia albo niemożliwe do pominięcia. I niestety od 1 listopada YouTube odbiera nam tą wolność i nie będziemy mieć możliwości wyboru, jakiego rodzaju reklamy chcemy, aby się wyświetlały. I jak możemy tu wyczytać z komunikatu, który prezentuje nam YouTube, jest to w celu poprawienia naszych zarobków twórców, tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce i odbiera nam możliwość indywidualnego wyboru, czy chcemy, aby właśnie przed i po filmie wyświetlały się reklamy możliwe do pominięcia albo niemożliwe do pominięcia. YouTube sam zadecyduje, jakiego rodzaju reklamy będą się wyświetlać według własnego uznania. Tak więc jeśli stwierdzi, że na naszym kanale przed naszym filmem powinny się wyświetlać reklamy tylko niemożliwe do pominięcia, to takie będzie wyświetlał. Jeśli stwierdzi, że będzie wyświetlał reklamy możliwe do pominięcia, takie właśnie reklamy się znajdą przed naszym filmem, czy też po. No i nie będziemy mieć tutaj żadnego wpływu na to. Dalej możemy jeszcze przeczytać, że w dalszym ciągu mamy tutaj kontrolę nad tym, jakiego rodzaju reklamy będą się wyświetlały w trakcie filmu, tak więc jeśli chcemy mieć reklamy, nie chcemy, to możemy sobie tutaj samodzielnie to kontrolować. Bardzo fajnie. Jeszcze tu możemy się dowiedzieć, że ustawienia w naszych filmach, które już są opublikowane, zostają takie, jak są, chyba że sami zmienimy te ustawienia. To znaczy, jeśli wybraliśmy konkretne reklamy właśnie, żeby się wyświetlały przed filmem, no to tego YouTube nam zmieniać nie będzie. Natomiast we wszystkich nowych filmach, które opublikujemy, już tutaj YouTube sobie sam będzie dobierał reklamy. Poniżej mamy fajnie opisane właśnie rodzaje reklam możliwe do pominięcia, niemożliwe do pominięcia, bumper ads i też jest tu opisane, czym się różnią reklamy możliwe do pominięcia. Można je wyłączyć po 5 sekundach jakby trwania reklamy. Reklamy niemożliwe do pominięcia, no to nie możemy ich wyłączyć i trwają od 15 do 20 sekund. I tutaj bumper ads, to też reklamy jakby niemożliwe do pominięcia, ale one trwają tylko do 6 sekund. Tak więc taka jest różnica pomiędzy tymi reklamami niemożliwymi do pominięcia, a tymi bumperami, że te mogą być do 20 sekund, a te do 6. Natomiast te możliwe do pominięcia to czasem są już takie długie reklamy, może być nawet minuta czy więcej, 3 minuty, ale po 5 sekundach widz może sobie tą reklamę wyłączyć. I te zmiany będą miały wpływ na nasze kanały i na przykład dla mnie jest to niekorzystna zmiana, ponieważ ja na moich filmach zawsze wyłączam te reklamy niemożliwe do pominięcia, ponieważ wiem, że są irytujące dla widzów, a mi bardziej zależy na tym, żeby widzowie oglądali film do końca, aby pozostawali na moim kanale, abym mogła budować tą społeczność niż na tych zarobkach. Tak więc jestem ciekawa, jak te zmiany przełożą się na wyświetlenia, na czas oglądania. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda na Waszym kanale, jakiego rodzaju reklamy zawsze u siebie ustawiacie, co włączacie, co wyłączacie i co myślicie na temat tej nowej zmiany. Czy tak jak YouTube sądzicie, że to nam pomoże, czy być może niektóre kanały raczej na tym ucierpią. Jestem ciekawa Waszej opinii. Jeśli dzisiejszy film był dla Was pomocny, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, no i zachęcam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A na dziś to tyle, cześć i do zobaczenia następnym razem.